kanale. W tym filmie będę mówić o kolejnym urządzeniu Philips Sonicare, a konkretnie o irygatorze. Jest to urządzenie, które mam od około 2 miesięcy i nie jestem do końca zadowolona. A jeżeli jesteście ciekawi dlaczego i również zastanawiacie się nad jego zakupem, to zachęcam do obejrzenia tego krótkiego filmu. Na kanale jest już recenzja szczoteczki do zębów Philips Sonicare, więc jeżeli interesuje Was właśnie taka tematyka, to odsyłam link w karcie u góry i w opisie pod filmem. A wracając do tegoż irygatora. Nad jego zakupem zastanawiałam się od pewnego czasu i ostatecznie postanowiłam sprawić sobie, a właściwie nam, bo miał to być wspólny prezent i urządzenie wspólnie używane przeze mnie i przez mojego narzeczonego. I sprawiliśmy sobie taki prezent, właściwie ja sprawiłam nam taki prezent pod choinkę. Ostatecznie jednak okazało się, że ja jestem jego jedynym użytkownikiem, ponieważ mój narzeczony nie jest z tego irygatora zadowolony w ogóle. Ja natomiast, tak jak powiedziałam na początku, jestem zadowolona tak sobie i zaraz powiem Wam dokładnie dlaczego. Chyba musimy zacząć od tego, jak irygator Sonicare tak właściwie działa. I ma on imitować, ma on zastępować nić dentystyczną. Z tego, co zdążyłam się zorientować z mojego małego researchu, ma on być delikatniejszy dla dziąseł niż nić dentystyczna. I tak chyba rzeczywiście jest. Nie podrażnia on dziąseł aż tak bardzo jak nić dentystyczna, ale mimo wszystko potrafi on, moje w każdym razie, dziąsła delikatnie podrażnić. I pomimo tego, że używam w tej chwili tego irygatora zamiast nici dentystycznej w mojej codziennej pielęgnacji, w mojej codziennej rutynie higieny jamy ustnej, to zdarza się, że pojawi się na dziąsłach krew. Pomimo tego, że zastąpiłam nić tym właśnie urządzeniem. Ale wracając do tego, jak ono tak właściwie działa, jak ten irygator działa. Działa on na zasadzie pulsacyjnej, a więc nie tak jak chyba wiele irygatorów starszej generacji, nie ma jednolitego wypływu wody czy też innego płynu, który tutaj do pojemnika wlejecie. Jest natomiast wyrzut pulsacyjny, wyglądający właśnie w ten sposób. Mamy tutaj 3 tryby. Przy ustawieniu trybu pierwszego ten wyrzut będzie pojedynczy. Przy ustawieniu trybu drugiego analogicznie podwójny i przy ustawieniu trzeciego wyrzut będzie potrójny, tak jak widzieliście to przed momentem, ten pierwszy wyrzut, który zaprezentowałam. I ten sposób działania myślę, że nie wszystkich będzie zadowalał, tak jak nie zadowala mojego narzeczonego. Myślę też, że nie będzie się to do końca sprawdzało dla osób posiadających aparaty na zębach, ponieważ wyczyszczenie sobie aparatu z resztek jedzenia przy pomocy tego irygatora moim zdaniem będzie graniczyło z cudem, na pewno zajmowałoby bardzo dużo czasu. Myślę, że dla takich osób to urządzenie się po prostu nie nadaje. W moim przypadku, kiedy urządzenie to ma służyć po prostu uzupełnieniu mojej higieny jamy ustnej, ma zastąpić nić dentystyczną, zresztą zgodnie także z nazwą tego urządzenia, ponieważ nazywa się to Airfloss Ultra, to ja nie jestem do końca zadowolona. Mam wrażenie, że nawet przy użyciu tego trybu z potrójnym wyrzutem płynu, nawet wówczas nie do końca przestrzenie międzyzębowe są tak czyste, nie do końca jest to taki efekt, jaki można uzyskać po prostu używając nici dentystycznej. I dlatego też to jest główny powód, dlaczego nie do końca jestem usatysfakcjonowana tym urządzeniem. Niemniej jednak wydaje mi się, że mimo wszystko jest to urządzenie delikatniejsze dla dziąseł od samej nici, dlatego na razie go używam. Myślę, że jeszcze na przestrzeni kilku miesięcy będę sobie to porównywać, aby ostatecznie stwierdzić, czy też do nici powinnam powrócić, czy też nie. Wracając jednak do takich kwestii praktycznych, mamy tutaj pojemnik. Nie jest on zbyt duży, tak właściwie jest to pojemnik maleńki, ale pamiętajcie o tym, że mamy tutaj tylko wyrzut pulsacyjny płynu, więc tego płynu też nie zużywa się aż tak dużo jak w tradycyjnych irygatorach. Mimo wszystko jednak ja muszę taki pojemnik napełnić przed każdym użyciem i w moim przypadku wygląda to tak, że stosuję ten irygator raz dziennie, wieczorem
i każdą kwestrzeń międzyzębową czyszczę raz przy użyciu potrójnego wyrzutu płynu. I przy takim użytkowaniu mimo wszystko muszę napełniać ten pojemnik codziennie, ale muszę przyznać, że po wyczyszczeniu całej jamy ustnej nieco płynu w pojemniku zostaje. Nie jest to jednak wystarczająca ilość, aby użyć tego urządzenia ponownie bez napełnienia pojemnika. Dlatego też po prostu przed każdym użyciem machinalnie już w tej chwili napełniam pojemnik i zawsze nieco tego płynu, tak jak w tej chwili widzicie, pozostaje. Nieco tego płynu tak, że później można użyć po prostu do przepłukania sobie jeszcze tego urządzenia. Na koniec zawsze tak robię, że kiedy już wyczyszczę wszystkie przestrzenie międzyzębowe, to strzelam jeszcze tak jakby w powietrze, czy też do umywalki, aby trochę jeszcze tutaj przeczyścić to urządzenie. Na koniec także przepłukuję, opłukuję tę końcówkę po prostu pod bieżącą wodą. I na tym się właściwie kończy moja codzienna pielęgnacja, moja codzienna higiena tego urządzenia. Nic więcej właściwie z nim nie robię. Jeśli chodzi o ładowarkę, to jest to ta sama ładowarka co do szczoteczek Sonicare, co do szczoteczek sonicznych Philipsa i moim zdaniem to super, że Philips wypuścił właśnie taką linię urządzeń do pielęgnacji jamy ustnej z tymi samymi ładowarkami. Wiem też, że można kupić w zestawie po prostu te oba urządzenia, i szczoteczkę, i irygator, z tylko i wyłącznie jedną ładowarką. Ja kupowałam te urządzenia osobno, dlatego też mam ładowarki dwie, ale używam tylko i wyłącznie jednej, jedną mam schowaną, ponieważ jest to po prostu ta sama ładowarka, a oba te urządzenia ładuje się na tyle rzadko, na tyle długo wytrzymuje naładowana bateria, że mogę po prostu korzystać z nich wymiennie. Nie muszę ich ładować codziennie, ładuję je raz na kilka tygodni, dlatego też jak najbardziej tylko i wyłącznie jedna ładowarka nam tutaj wystarcza. Na ładowarkę mam taką nakładkę, którą można zdjąć i ja właściwie mam ją przez cały czas zdjętą, wyjęłam ją tylko z opakowania teraz, aby Wam zaprezentować, jak to wygląda. I ta nakładka służy temu, aby trzymać tutaj końcówki do irygatora w przypadku, kiedy z irygatora korzysta więcej niż jedna osoba. Ja akurat w przypadku irygatora zależało mi na tym, aby mieć tę nakładkę, aby mieć ten stojaczek. Jak widzicie, on nie jest jakoś szczególnie stabilny i te końcówki tutaj troszeczkę latają, ale mniej niż w przypadku końcówek szczoteczek. Jeżeli chodzi o taką nakładkę i wkładanie tutaj końcówek szczoteczek ze szczoteczki Sonicare. Ale ostatecznie, jak już wiecie, ja korzystam z tego urządzenia sama, dlatego też ta nakładka nie jest mi do niczego potrzebna. Zostałam też z większą ilością końcówek niż na początku zamierzałam posiadać, ponieważ właśnie kupiłam więcej, abyśmy mogli z tego urządzenia korzystać we dwoje. W standardowym zestawie były dwie końcówki i w tym moim zestawie były akurat końcówki szare. Te różowe domówiłam właśnie po to, abyśmy mogli się urządzeniem wymieniać i korzystać z niego wspólnie. I w standardowym zestawie u mnie te końcówki były dwie. W irygatorach można korzystać po prostu z wody, ale można też do pojemnika wlewać płyn do płukania jamy ustnej. Moim zdaniem jednak, jeżeli chodzi o ten irygator, to nie do końca jest to przyjemne rozwiązanie. Wprawdzie ja korzystałam z dosyć ostrego płynu do płukania, ponieważ ja na co dzień po prostu korzystam z Listerine i on rzeczywiście jest po prostu dosyć mocny. I jeszcze w połączeniu z tym pulsacyjnym wyrzutem pod ciśnieniem było to bardzo nieprzyjemne dla dziąseł. Nie polecam stosowania tego płynu. Myślę, że jeszcze w przyszłości przetestuję ten irygator z jakimś łagodniejszym płynem do płukania jamy ustnej. Z Listerine absolutnie Wam nie polecam, nie jest to nic miłego. No i to tyle. Zastanawiałam się, czy kupiłabym ten irygator drugi raz i chyba nie, bo mówiąc szczerze, myślałam także o jego zwrocie. Ostatecznie zdecydowałam się jednak, że zostanie u mnie, że trochę go potestuję, że być może przekonam się po prostu do tego urządzenia. Na razie po tych 2 miesiącach stosuję go codziennie, ale jeszcze nie mogę powiedzieć, abym to urządzenie pokochała, abym zapałała jakimś
uczuciem do niego. Musicie sami rozważyć, czy takie urządzenie z takimi funkcjami będzie dla Was odpowiednie. Mam nadzieję, że ten film był przydatny przy podejmowaniu tej decyzji. Jeśli tak, to zostawiajcie łapki w górę. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, jeżeli recenzje w moim wykonaniu Was interesują albo Wam się podobają. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Ponieważ nazywa się to Airflow Ultra.